Witajcie. Dzisiaj przed Wami wyjątkowy przepis, który jest kwintesencją wiosny, czyli mnóstwo koloru i smaku na talerzu. Bazą mojej kanapki jest gofr, ale nie byle jaki, bo wytrawny. Zwany inaczej truffle, czyli zobaczcie sami. Zaczynamy tą ucztę. Do przepisu potrzebuję jedno jajko. Zaraz je rozbełtam z łyżką mąki i dodam tutaj starty ser. Jeżeli chcecie mieć chrupiące i pyszne gofry, ważne, aby sprzęt był mocno rozgrzany. Truffle to jest inna nazwa moich wytrawnych gofrów, czyli połączenie anglojęzycznych słów jajka, ser i gofry. Jajko warto sobie wcześniej rozbełtać. Teraz dodać tutaj odrobinę mąki i uwaga, sera. Nie dodaję całego sera, bo bądźcie cierpliwi, a zobaczycie, co z nim zrobię. Zobaczcie, moja ekspresowa masa jest już gotowa. Możecie dodać tutaj na przykład szczypiorek, pieprz lub inne przyprawy. To jest baza. Teraz otwieram gofrownicę, posypuję serem, wykładam moją masę i zaraz całość będę zapiekała około 4 minut, do momentu, w którym ser się rozpuści i całość nabierze złotego koloru. Ale jeszcze z wierzchu całość posypię pozostałym serem. To ten czas, w którym zamykam gofrownicę. A Was odsyłam do przepisu Pawła na wyjątkowe gofry brownie, czekoladowe i pyszne. Jesteście na to gotowi? Jesteście na to gotowi? Ta-da! Przed Wami gofr wytrawny. Teraz jest miękki, ale dajcie mu chwilę. Ser stwardnieje, a gofr będzie cudowny. No dobra, żeby ten gofr nie był smutnym, nudnym gofrem, zrobimy do niego fantastyczną pastę. Pasty to genialny sposób na urozmaicenie kanapek. Jest mnóstwo możliwości na ich wykonanie. Sam twaróg możecie zastąpić na przykład tofu w wersji wegańskiej. Kolejna polecajka to ten twaróg wędzony. Jeżeli chcecie spróbować coś naprawdę pysznego, to właśnie on jest takim produktem. Jego wędzony, lekko dymny smak wnosi do dania coś wyjątkowego. Teraz czosnek. Do tego dodam jeszcze musztardę oraz koperek, żeby zniwelować nieco ostry smak czosnku. Bazylia. To będzie taka ultrazielona pasta i szczypiorek. Teraz będę miksowała pastę. Jej gęstość będę kontrolowała za pomocą oliwy. Tak wygląda konsystencja mojej pasty. Teraz zabiorę się za krojenie warzyw. Będzie to żółty pomidor, czerwona papryka, zielony ogórek oraz rzodkiewka. Odsyłam Was teraz do playlisty z wyjątkowymi przepisami na śniadania. Kiedy wszystkie elementy mojej gofrowej układanki są już gotowe, zaczynam składanie całego dania. Ale zanim to zrobię, chcę Wam pokazać, jak pięknie teraz wygląda gofr. Ser zastygł i cały gofr stał się chrupiący. No dobra, wykładam moją genialną zieloną pastę. I teraz bawię się kolorami warzyw. Dosłownie w tej samej kolejności wyłożę je na mojego gofra. Pamiętajcie, jedzcie kolorowo. Wtedy przemycamy do naszej diety mnóstwo warzyw i owoców. A one są kwintesencją wszystkiego tego, co najlepsze dla nas. Te gofry są hitem diety keto, więc może osoby, które są na tej diecie, wypróbują ten przepis. Jeżeli oczywiście to zrobicie, to koniecznie chwalcie się tym i mówcie nam, czy smakowało. Na sam koniec całość posypię jeszcze kiełkami i odrobina soli dla warzyw. Proste składniki niosą za sobą mnóstwo smaku i ten przepis jest tego dowodem. Koniecznie go wypróbujcie. No i zasubskrybujcie nasz kanał, bo dla nas to wiele znaczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.